Witam drogie bliźnięta na czytaniu rocznym. Robimy dzisiaj horoskopy roczne. Zobaczymy, czy uda mi się wszystkie dzisiaj zrobić. Króca bomba, mało czasu, króca bomba. Ale zobaczymy, może się uda. Zobaczmy, co dla naszych bliźniąt na 2021 rok. Jakie energie się szykują. I lecimy. Energia, wasza energia na cały rok. Wasza energia na cały rok. Nie jest zła energia. Słuchajcie. Mamy tak, dla bliźniąt. Otwarcie, mało czasu na zastanawianie, dużo szans i bardzo zdrowych cięć w ciągu roku, czyli tak naprawdę bardzo takich zdrowych decyzji, moi drodzy, więc powiem tak, mało tego. Z tego względu, że następny rok tutaj z przełożenia pokazuje się czwórka mieczy, to tak jakbyście miały, drogie bliźnięta, w tym roku 2021 nazbierać sobie zapasu na przyszłość, tak? Czyli to będzie rok dla was, bo tutaj jest tak, otwarcie, siła, takie budowanie, ale takie będzie dużo spięcia też, bo to jest takie zamknięcie się troszeczkę, ale jednocześnie dużo stresujących sytuacji, ale jednocześnie nie będzie czasu na takie przyglądanie się, tylko branie, łapanie szans. Będzie ich dużo. Będziecie mieli dużo szans w 2021 roku, żeby coś złapać, żeby zarobić, tak? Ale jednocześnie będziecie podchodzili do życia bardzo, bym powiedziała, zgodnie ze swoim trygonem, z tego względu, że mamy asa mieczy, a to są cięcia, mocne cięcia, przez cały rok cięcia, tak, bo to jest energia roku. I jednocześnie będzie coś odgórnego, co będzie próbowało was zblokować, ale wy sobie tak jakby to ominiecie w jakiś cudowny sposób i będziecie korzystać z szans, więc powiem tak, dużo urzędowych, dużo prawnych rzeczy, ale jednocześnie dla was dużo, dużo szans, tak, mamy tutaj sąd ostateczny, więc tak naprawdę uda wam się, nie macie czasu na zastanowienie, będziecie działali tak jakby impulsywnie, troszeczkę tak jak ta królowa buław, to jest królowa, która jest szybka, która jest ruchliwa, która jest otwarta, działa, tak, czyli macie rok działania, moi drodzy. Jeżeli bym miała powiedzieć trygonami, tak, znaczy nie trygonami, tylko jeżeli chodzi o cztery pory roku, no to mamy wiosnę, słuchajcie, mamy lato, mamy jesień, przepraszam, wiosna i jesień to są bardzo fajny czas dla was na inwestowanie, na tworzenie, największe szanse, jeżeli chodzi o zarobkowanie, mało tego, zbierajcie bardzo mocno w skarpetę, dlatego, że urzędy was będą, bliźnięta, bardzo mocno dusić. Lecimy, kochani, na cztery. Co dla naszych bliźniąt na cztery kwartały. Lecimy. Kwartał pierwszy, czyli pierwsze trzy miesiące roku, tak? Co dla naszych bliźniąt. Nieźle. Nieźle. Pierwsze, czyli pierwsze, tak powiedzmy, półtora miesiąca, to jest jeszcze taka wspominka, troszeczkę jest takie patrzenie na tworzenie czegoś, o tak bym powiedziała, tworzenie czegoś z przeszłości, zakończenie jakiejś walki, a jednocześnie przystosowanie się do walk. Powiedziałabym do walk, to znaczy może nie tyle, że do walki, ale jednocześnie jest dużo narzucone, to tak jakby na bliźnięta jest dużo narzucone, bliźnięta nie mogą się w czymś odnaleźć, myślę, że będzie to coś odgórnego, ale tu będzie chodziło o firmy, tu będzie chodziło o związki, powroty do dawnych pomysłów, powroty do dawnych ludzi, powroty do dawnych sytuacji i takie bardzo mocne walczenie o to. To będzie ciężkie walczenie, ciężka walka, ale dająca perspektywę, bo wchodzicie w króla buław, czyli jesteście niejako zwycięzcami, w tym tak, jesteście ogniście, jesteście gotowi na to, żeby dalej działać. Powiem tak, coś dla domu, jeżeli dla domu, dla związków, dla przyjaźni, dla znajomości, zakończenie właśnie, dużo powrotów, dużo odezwie się do was dla tych bliźniąt, które są gdzieś tam zwaśnione, były zwaśnione, czy czekają na jakąś wiadomość od kogoś z przeszłości, to wielce prawdopodobne, że właśnie w pierwszej dekadzie kwartału ktoś się do was, słuchajcie, odzywa, ktoś dawno, dawno niesłyszany lub ktoś, kto dla waszego, od waszego serduszka, tak, bo tutaj tak mi się pokazuje. Powiem tak, jest energia, kochani, piękna energia, ale jednocześnie pomieszana z waszą energią, ale ciężką energią, bo trójka tworzy, znaczy piątka i dwójka mieczy tworzy nam siódemkę, tak, czyli musicie być bardzo mocno sprytni, przebiegli, musicie działać niejako tutaj na krawędzi, ale wy będziecie to tak jak tutaj w energii roku, pokazuje mi się, że bardzo ładnie bliźnięta coś obejdą, coś im się uda, coś tu zakombinują, no coś będzie takiego, że będziecie musiały lawirować,
ale Wam się uda. Powiem tak, jeżeli chodzi o firmy, no to bliźnięta walczą nadal o firmy, o przetrwanie. Tutaj jest takie przetrwanie, to jest jakaś siła, to jest ogień, to jest jakaś szansa, szansa dana. Myślę, że wiele bliźniąt przetrwa, uda się przetrwać przynajmniej ten pierwszy kwartał, jak to widać, tak, tutaj, ale jest dużo narzucone, bo jest też piątka mieczy, to jest takie piątka mieczy, dwójka mieczy, czyli tam, gdzie reszta się zodiaku podda, to myślę, że tutaj będzie bardzo ładnie. Bliźniak mimo wszystko walczył, szukał jakichś propozycji i myślę, że te propozycje, przynajmniej te szanse, jakieś te szanse, słuchajcie, dostanie, bo to jest pierwszy kwartał, bardzo fajny taki. Ciężkaż to praca jest, ale słuchajcie, ale powiem tak, ale bardzo, bardzo fajna. Przetasowałam karty z przełożenia zwycięstwo, czyli coś w pierwszym kwartale, kochani, 2021 roku będzie podsumowaniem, że Wam się uda. Jeżeli chodzi o zdrówko, to dbajcie o nie, dbajcie, bo to jest tak, jakbyście szafowały zdrowiem, jakbyście uważały, że wszystkich choroby dotyczą, a Was nie dotyczą. Niestety piątka mówi zawsze o układzie kostnym, zawsze mówi o stopach przede wszystkim i o rękach, więc tak naprawdę, moi drodzy, na to najbardziej uważajcie w pierwszym kwartale. Zobaczmy, co mówi drugi kwartał dla bliźniąt, co niesie. Kucie swojego losu. No tak jak mówię, no tu nie ma czasu, czyli coś będzie urzędowego. Bliźnięta załatwiają coś urzędowego. Tu są podróże, tu są przyjazdy, tu jest miłość, ale tutaj macie siłę z przełożenia, czyli tak naprawdę nie macie czasu, mało tego, to tak jakbyście nie miały czasu dla siebie, bo to jest tak kucie, tworzenie. Bardzo ciężki czas, bo czas sprawiedliwości, macie tutaj sprawiedliwość, macie sąd ostateczny, jasa mieczy, więc to są siły odgórne, siły działające, to nie są zdrowe siły, bo to są siły czyszczące, siły niszczące, bym wręcz powiedziała, siły destrukcyjne, ale bliźnięta właśnie w tych siłach, w tym bardzo złym czasie, znajdują sobie bardzo fajne zajęcie. Zajęcie, mało tego, będzie to coś, co będzie napędzało, coś, co nie da bliźniakowi zapaść się w tą drugą, tą jedną część, która jest taka, wola Boga, ja to nie mogę, tylko w tą część właśnie, tą energetyczną, w tą dwójeczkę kielichów, dużo miłości, dużo związków się zawiąże, słuchajcie, i przede wszystkim wielka szansa na zarobienie dla bliźniąt w drugim kwartale, zarobienia czegoś lub złapania perspektywy, czyli perspektywa zarobienia czegoś bardzo, bardzo dobrego, moi drodzy. Dużo ślubów, dużo narodzin tutaj u bliźniąt, dużo, dużo pozytywnej energii, ale nie będziecie miały czasu, bo tutaj mamy drugi kwartał, jest przyświeca tutaj nam wisielec, ale wisielec jest do góry nogami, czyli nie macie czasu na zastanawiania, wy macie czas tylko na tworzenie, na pójście, tu jest jakiś sprzeciw, tu jest omijanie, ale tu jest tworzenie, takie kucie swojego losu, później strada się szczęście, no i przede wszystkim macie siłę bliźnięta, to są przepiękne karty, uważam, jeżeli chodzi o drugi, słuchajcie, Boże, o drugi kwartał z 2021 roku. Jest też tak, że wiele bliźniąt dostanie pracę, jest też tak, że wiele bliźniąt dostanie jakieś spadki, wiele bliźniąt coś uzyska, ale wiele bliźniąt też na coś zapracuje. Napracuje poprzez to, że zrobi jakieś cięcia, że podejmie jakieś ruchy, że podejmie manewry. Tutaj mamy zagranicę, wiele bliźniąt jest za granicą, wiele bliźniąt wyjeżdża za granicę, wiele bliźniąt tak jakby już się utożsamiało z miejscem poza domem, tak? Czyli poza domem rodzinnym, który uważało za dom, ale niestety tego domu tutaj już nie ma. Moi drodzy, jest też tak, że będziecie kuli nowe przyjaźnie, bo tu są nowe przyjaźnie. Tutaj jest ktoś lub będziecie mieli przyjaciela, przyjaciół, którzy będą stali za Wami okoniem, będą widzieli Waszą pracę, bo to jest ciężka praca wykonana, ciężka praca przez bliźniaka, nie combination, chociaż może być, wiecie, zwał jak zwał, dla niektórych taką właśnie pracą jest, powiedzmy, taką właśnie pracą jest wykonanie jakichś manewrów, uników, no bo tutaj są przeróżne, słuchajcie, sytuacje. Tu jest wiele legend akurat, jeżeli bym miała to podstosować, ale nie macie czasu. Wy tak jakbyście miały ten jeden rok na to, żeby swoją sakiewkę zapełnić, moje drogie bliźnięta. I tutaj jest sprawiedliwość. A to Was dusi. Sprawiedliwość, sąd ostateczny, as mieczy. Brak czasu, brak zastanowienia, takie uduszenie troszeczkę energii, uduszenie energii, ale takiej z zewnątrz, odgórnej energii, która Was dusi. To Wy mimo wszystko tutaj w tym wszystkim macie, słuchajcie, nadal zielone światełko, bo to jest bardzo fajne kucie. To są przyjaciele. To są na
nowe emocje. Tutaj jest wiele zakochania, w drugim kwartale wiele bliźniąt może się zakochać, wiele bliźniąt może powiedzieć sakramentalne tak, wiele bliźniąt może przejść, może dostać olśnienia, tak, bo to może być stara, nowa miłość jednocześnie, ale jest bardziej takie łączenie lub rekonesans starej miłości. Jeżeli bym powiedziała o zdrówku, moi drodzy, to tutaj w drugim kwartale bardziej jakieś wywrotki, tutaj trzeba uważać na wywrotki, na omdlenia, na takie, tak jakby nie, nadal nie dbać o organizm, czyli dbamy o ten organizm, bo to jest tak naprawdę nasza świątynia, jako to dbamy, tak się czujemy i tak podchodzimy, kochani, do życia, ale później pod koniec jest takie fajne zebranie, słuchajcie, dobrych energii, dobrych, bo to jest dziewiątka, słuchajcie, denarów i tutaj jest właśnie ta szansa, jako ostatnia karta mamy tego asa mieczy, czyli dobre decyzje prowadzące do sporych pieniędzy. Nie wiem, czy już będą te pieniążki, czy dopiero później, ale słuchajcie, ale tam była siła, tu mamy siłę, która przechodzicie w siłę, macie cały czas taką energetykę wojownika, o tak bym powiedziała, taka wojownicza energia, która jednocześnie robi jakieś cięcia, ale cięcia tylko tak jest potrzebne do tego, żeby zdobyć to, na czym Wam zależy. A myślę, że bardzo mocno materialna strona życia, tutaj się mimo wszystko, mimo że wchodzimy w erę wodnika, tak, że jesteśmy, patrzymy na umysł, na nas, na obudzenie, na przebudzenie, to tutaj jeszcze bliźniak musi zawalczyć o to, żeby, jak to się mówi, miał co do garnka włożyć i to w miarę coś dobrego do tego garnka, bo tu się szykuje, że będzie to coś dobrego w tym garnuszku się ważyło. Także tak to widzę, moi drodzy. Bardzo fajna energia na drugi kwartał. Zobaczmy drugą, trzeci kwartał 2021 roku. Mamy jesień. A na jesieni, słuchajcie, szansa, czyli jeżeli urzęd, czyli tak wiele bliźniąt zamyka działalności, wiele bliźniąt coś upada, wiele bliźniąt się kłóci, wiele bliźniąt musi poskąpić, wiele bliźniąt coś straci, ktoś odchodzi z życia bliźniąt, słuchajcie, ale odchodzi tak jakby... odchodzi, bo tu w ziemię to wchodzi, więc ktoś tam odchodzi sobie, tak, ale będzie coś nagłego i tutaj bliźnięta w trzecim kwartale uważamy, uważamy na pieniążki, uważamy na złodzieja, uważamy na oszustwo partnerów biznesowych, jak i partnerów ogólnie, tak, bo tutaj się pokazuje mi sąd, ale tu mi się pokazuje jednocześnie i sąd, i prokurator, i sędzia, i komornik, i tego typu rzeczy, więc na to Państwo uważajcie, macie dużo czasu na to, żeby sobie zadziałać, bo tutaj jest to tak jakby weszłam w energię cesarzowej, ale za chwileczkę mamy wieżę, za chwileczkę mamy czwórkę denarów, mamy sąd ostateczny i mamy asa mieczy, więc musicie na to, moi drodzy, uważać i później jest energia, ale możecie, przez kogo możecie, podpowiadam, przez kogo bliźnięta mogło stracić, możecie stracić zasoby finansowe, zasoby emocjonalne, możecie stracić przez króla denarów, czyli przez trygon ziemski i tutaj uważamy, bo to jest tak jakby bliźniak coś od siebie da. I czy to będzie w materii, czy to będzie w uczuciach, kochani, bo tutaj mamy cesarzowo, czyli jest ta płodność, tak, ale za chwileczkę jest wieża i piątka kielichów, więc powiem tak, bez względu na to, w jakiej dziedziny się to tyczy, to tak jakby bliźniak dał na, jak na dłoni dosłownie, by zainwestował w coś i nagle ktoś czegoś poskąpi i z tego tytułu jest nielicha chryja, nielicha awantura, ale chcę powiedzieć tak, bliźnięta coś czeka w trzecim kwartale. W trzecim kwartale 2021 roku takiego, że możecie na kolanko ukląk, może być może będą to rzeczy odgórne, być może to będzie coś złego ogólnie dla wszystkich znaków zodiaku, zobaczymy, bo to pierwszy, który dzisiaj czytam, ale powiem tak, będzie to coś, co tak naprawdę dopiero Wam uzmysłowi, ile macie i czy przetrwacie, tak? Będziecie już wiedziały, czy dacie radę przetrwać, czy nie dacie rady przetrwać, bo to jest tak, jakby coś się kończyło, coś przed czymś musicie się bronić. Podejmujecie tą decyzję szybko, no i tutaj jest ten pieniążek jas bułow, czyli tak naprawdę dacie sobie radę, wydaje mi się, że dacie sobie radę, aczkolwiek widzę bliźnięta, które wchodzą w tą drugą energię takiego wola Boga i co to będzie i takiego troszeczkę jęczenia, a tutaj nie możecie. Pamiętajcie, przyszły rok jest takim chyba odcinającym rokiem dla Was, mimo że jest tutaj szansa, że tutaj będą szanse, być może właśnie szanse będą wynikały ze strat, tak? Czyli tak jakby ktoś Wam poskąpi, ale Wy wiecie, że coś straciłyście, że trzeba nadruszyć jakieś swoje zasoby finansowe czy emocjonalne, bo to są
różne dziedziny życia, tak? I znajdujecie tutaj, robicie jakieś cięcie i korzystacie z tej szansy. Wy jesteście bardzo aktywni przez cały rok. Wy macie tą królową buław, tam pod spodem mamy asa buław, więc tak naprawdę ta energia będzie bardzo, bardzo mocna, silna. Natomiast też jest to kwartał, który mówi o tym, że i tutaj bym powiedziała, że to jest zastosowanie w szansie dla tych, które są nieszczęśliwe w związkach, odchodzą ze związków, jest poskąpienie, odejście totalnie, bliźniak rezygnuje, odchodzi, idzie na spokojniejsze wody, ale idzie za swoim szczęściem, idzie za swoimi marzeniami, idzie za swoją kobietą, idzie za swoim mężczyzną, idzie, po prostu zostawia to, co stare, tak, czyli coś, co nie dawało mu satysfakcji, nie dawało mu radości, coś, co się wypaliło, bo tutaj też się pokazuje wypalenie, nagłe uderzenie, takie oświecenie, że aha, no dobra, my do siebie jednak nie pasujemy, to jednak nie jest ta energia, to nie jest mi potrzebne i budzi się i odchodzi, no bardzo mi przykro, ale tak to widzę w kartach. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj uważamy, bo mogą być nagłe zawiegi, coś się może przydarzyć, tu będzie trzeba później występny. I tutaj powiem tak, w trzecim kwartale idziemy na badanie. Jeżeli mamy możliwość, to idziemy na badania z tego względu, że coś tu się dzieje z serduchem, bym powiedziała z serduchem, coś tutaj się dzieje z płucami. No takie jest, myślę, że po prostu w tym trzecim kwartale troszeczkę jest większego przeciążenia, jest więcej tego przeciążenia niż w poprzednich kwartałach, bo to jest tak jakby z przepięknej energii od razu jest boom i wchodzicie w coś niedobrego. Więc drogie bliźnie, tak, proponuję w trzecim kwartale naprawdę do tego lekarza, jeżeli poczujecie, że coś jest nie halo, to idziemy, bo tam się coś zadziewa, a macie szansę, jeżeli pójdziecie, to macie szansę na to, że niewiele stracicie, dobra diagnoza, szybkie działanie i nie będzie straty, bo tutaj się obronicie przed tym, szybka decyzja i wchodzicie w asa buław, czyli wracacie do pełnego zdrowia, moi drodzy. Jeżeli chodzi o czwarty kwartał, jak kończycie rok, dom, dziewiątka kielichów, samotność i transformacje. Transformacje i oczekiwanie na pieniążek, kochani. No powiem tak, nie są to złe karty, bo czwarty kwartał to jest tak, jest dom, obrona domu, obrona dobrego, obrona domu, bo to jest typowa obrona domu, to są cięcia związane z domem, obrona bliskich, obrona domu, obrona wartości, nie wiem tu, drodzy Państwo, ale będziecie czegoś bronili, co jest związane z domem. Będziecie w tym samotni, będziecie musieli przetransformować całkowicie tak jakby swoje myślenie, podejście do życia. Jest ktoś chory w domu, jest ktoś chory w domu, komu trzeba pomóc, tak? Jest ktoś chory w firmie, czy jest to firma, bo to nie musi być dom, fizyczny dom, tak? Ale może być i w środku, tak? Czyli walczycie o siebie, bo to może być na każdej płaszczyźnie, moi kochani, ale tu jest walka, utrzymanie tej dziewiątki kielichów. Jesteście niesłychanie samotni, przechodzicie ciężko przechodzicie tą transformację tego, co się zadziewa w waszym życiu, nie tylko waszym, bo to jest rodziny, znajomych, bliskich, ale uczestniczycie w tym bardzo mocno i w pewnym momencie to jest tak, jakby musicie nad kimś tą kopułkę położyć, gdzieś tam okryć pierzynkę, jak to się mówi, pomóc, bo na kimś, bo ktoś będzie na was, kochani, tylko i wyłącznie na was polegał. Dostajecie jakieś, otrzymujecie pieniążki, to nie są pieniądze, nie są to pieniądze, słuchajcie, zarobione, to są bardziej pieniądze otrzymane na to, co jest w podróży, na to, co ma być jakieś interes, czy cokolwiek innego, ale to jest zapowiedź podróży, to jest gdzieś w innym państwie, w innym kraju, w innej miejscowości i tutaj bliźnięta będą kończyły tak, że kolejny rok będą próbowały, będą myślały o tym, że wyjeżdżamy za granicę. Po raz kolejny gdzieś tam bliźnięta myślą o zagranicy, ale kochani, jest też tak, że coś dobrego na początku, bym powiedziała, że będzie to październik, coś dla waszego, czyli jest to w energii powietrza, tak? Mamy październik w energii powietrza i coś dobrego do was przychodzi, to jest tak jakby jest ta radość, jest takie, a powalczyłam, udało się, tak? Udało się i muszę teraz tylko pomyśleć, jak mam to zachować, jak mam to dobro zachować i tutaj ta wasza mądrość życiowa, bo wbrew pozorom jesteście bardzo samotni w swoich tak naprawdę spostrzeżeniach,
spostrzeżenie w patrzeniu na życie. Jesteście samotni, jesteście samotnikami, mimo że jesteście energiczne, fajne, lubi się Was słuchać, ale jesteście samotne, macie inne spojrzenie na świat i tutaj jeszcze przychodzi coś związane z chorobą kogoś bliskiego. Ale to może być choroba firmy, to może być choroba, bo tu się pokazuje tylko ósemka mieczy, czyli sposób myślenia, tak? Ale jednocześnie może być choroba fizyczna. Natomiast kończycie rok bliźnięta rydwanem, czyli spięciem swojej energii, asem denarów i z gierkiem kielichów. Piękne karty, słuchajcie, na przyszły rok. Piękne, bo to jest spięcie, szybkość, siła, działanie, czyli wielu bliźniętom uda się, czyli tak naprawdę myślę, że przez ten niedobry rok 2021 uda Wam się całkiem nieźle przejść, aczkolwiek jest dużo kart mówiących o tym, że tak jakby z zewnątrz, było duszenie, tłamszenie, ale Wy sobie bardzo ładnie bliźnięta z tym dajecie radę. Piękne energie, jeżeli chodzi o zdrówko, to bardziej kimś się tu zajmujecie niż sobą. No zdecydowanie, tutaj tylko emocje bym powiedziała, że jeżeli miałam się do czegoś przyczepić, to bardziej emocje, Wasze podejście do życia, ale tutaj jest takie spięcie, to jest dużo radości, na koniec roku macie dużo radości, tak jakby z dobrze wykonanej pracy, tak jakby z pełnej sakiewki, tak jakby z, znaczy, czy z uczciwej, to nie wiem, ale z pełnej, prawie pełnej sakiewki, z takim dosytem, że uda mi się na przyszły rok, no i uda Wam się, wydaje mi się, że drogie bliźnięta, uda Wam się. Zobaczmy jeszcze, słuchajcie, trzy pytania na tak lub nie. Proszę, trzy marzenia, tak lub nie. I zobaczmy, drogie bliźniaczki, co tam dla Was. Na tak lub nie. Dobra, trzy gromadki. Jeden, dwa, trzy. Trzy marzenia, trzy pytania i odpowiedź, moi drodzy, na 2021 rok. Jedyneczka. Po wielkiej stracie. Po olbrzymiej stracie lub jesteście po stracie, lub, ale tak szybka decyzja, czyli poprzez stratę zyskujecie po prostu wszystko. Bo tak chce los. O tak bym powiedziała, bo tak chce los. Czyli tak jak najbardziej tak, ale okupione będzie to wielkim bólem, smutkiem takim, ale tak... Uśmiecha się los do Was jak najbardziej, tak, dwójeczka. Niestety, jeżeli ktoś się pyta o pieniążki, o tworzenie, o pieniążki, o zarabianie, o utrzymanie energetyczne, no to jeszcze nie. Dopiero w dziewiątym miesiącu, słuchajcie, w dziewiątym miesiącu bym powiedziała od tego, od tej wróżby, czyli jak sobie teraz postawicie, to w dziewiątym miesiącu od tej wróżby przychodzi koło fortuny, przychodzi spełnienie, przychodzi szczęśliwy dom i przychodzi słoneczko, czyli dopiero w dziewiątym miesiącu na razie macie drogę zamkniętą do tego marzenia, moi drodzy. Może być w dziewiątym tygodniu, w dziewiątym dniu, ale raczej stawiałabym na to, że będzie to w dziewiątym tygodniu się zacznie, albo w dziewiątym miesiącu, bardziej w dziewiątym miesiącu, ale mogę się mylić. Trójeczka. Oj, coś ciężkie macie te pytania, kochani. Powiem tak, jeżeli coś unormujecie urzędowego, jeżeli coś urzędowo będzie podpisane, bo tutaj jest, musicie uważać na urzędy. W tej trójeczce odpowiedź będzie na tak, uda Wam się, ale ktoś będzie musiał Wam w tym pomóc, bo sami sobie z tym nie poradzicie, moi drodzy. To tak jakby musi być ktoś do spełnienia tego marzenia, musi być ktoś, kto będzie takim no, prekursorem, czy będzie taką osóbką, która będzie Was wspierała i ta osoba Wam pomoże spełnić to marzenie trójeczki drogie, bo same nie dacie rady, bo tu jest wieża. Wieża i poskąpienie, wieża, brak pieniędzy, wieża, brak emocji, wieża, brak związku, wieża, brak domu, wieża, brak pracy. I tutaj jest ktoś, kto pomaga i dopiero później spisujecie swój los i zaczynacie być szczęśliwi. I może to być starsza osoba, obydwie osobki są starsze od Was i obydwie osoby, jedna jest z trygonu ziemskiego, druga jest z trygonu powietrza, także tak to widzę. Pozdrawiam kochani serdecznie i cóż, życzę Wam najlepszego czasu, rok 2021, jeżeli chodzi o moje karty, nie wiem jak u innych, ale moje karty nie wróżą nic, absolutnie nic dobrego niestety, więc no cóż, trzymajmy się głowa do góry, abyśmy się mogli spotykać, abyśmy mogli czytać energię tygodnia, żeby te energie były szczęśliwe,
bo już takie roczne, no roczne też tutaj całkiem te akurat nieźle wychodzą, ale, ale przebija się przez karty, przebijają się te, te miecze niesamowicie mocno, te wieże, te śmierci, te dziesiątki mieczy się przebijają, więc tak naprawdę, moi drodzy, no cóż, wytrwałości. Pozdrawiam serdecznie i najlepszego, niech co dobre przychodzi, a co złe w ziemię wchodzi. Pozdrawiam bliźnięta, hej.